który mam nadzieję będzie nam się łatwiej pracowało, będzie ciszej, będziemy mogli się po meczu skupić i zadać pytania naszym gościom oraz gospodarzom. Witam w pierwszej części konferencji, bardzo proszę już o zamknięcie drzwi. Witam w pierwszej części konferencji i jako pierwszego podsumowanie tego spotkania proszę trenera Piotra Garajkowicza. Hello everybody. First of all, I want to tell that congratulations to my team, to my players. They play exactly like we make a deal in locking room and the last week when we prepared that game. We know that will be for sure very tough and difficult game for us because we really respect basketball team in Slupsk. They play first. They have really good history and they have all the time. They have good team. So now they change old team, new coach, and with many perfect idea. And for I know that will be difficult and tough game. So next I want to congratulate to basketball club Czarny Słupsk because only probably players and me knows how it was a really tough game. Doesn't matter different points in 2 minutes before the end we didn't know who will be winner. Probably really big pressure to home team due that they have little tough hands for shot. So I wish them also good season and I sure that they deserve the support for future. Yes, but everybody knows. Na początku chciałbym pogratulować swojej drużynie, bo wykonali wszystkie założenia, które mieliśmy w szatni. Wszystko to, co chcieliśmy, przełożyliśmy później na parkiet. Moi zawodnicy wykonali w 100% to, co oczekiwałem od nich, bo również wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz. Bo Czarni zmienili cały zespół, mają nowego trenera i wiedzieliśmy, że to naprawdę będzie ciężki mecz i nie będzie łatwo z Czarnymi. Czarni mają bardzo bogatą historię, są szanowanym klubem, ja również bardzo mocno ich szanuję i wiedziałem, że to naprawdę nie będzie łatwe spotkanie. Jak to było trudne spotkanie, to najlepiej wiedzą moi zawodnicy i nawet 2 minuty przed końcem meczu nie byłem pewny rezultatu i nie można było na 100% założyć, że to nasza drużyna wygra, ale no, na Czarnych na pewno spoczywała bardzo wielka presja, stąd my mieli twarde ręce, jak to trener nazwał, czyli trzęsące się i dlatego nie trafiali, ale naprawdę zasługują na wsparcie tutejszych fanów. Dziękuję bardzo. I najskuteczniejszy zawodnik w dzisiejszym meczu, Michał Kieliński, prosimy o komentarz. Witam wszystkich. No, ja mogę powiedzieć, że na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego meczu i tak jak trener powiedział, to nie był łatwy mecz. Patrząc na wynik można powiedzieć co innego, ale naprawdę się dzisiaj namęczyliśmy, żeby wygrać tutaj Słupsku, z czego dawno Turów nie osiągnął, także tym bardziej jesteśmy zadowoleni. Ja mogę tylko powiedzieć, że ten mecz wygraliśmy na pewno dobrą obroną. Nasz atak wynikał z tego, że dobrze broniliśmy. Tak jak również trener mówi, wszystkie założenia, które mieliśmy, wykonaliśmy, można powiedzieć, w 99%, także no, cieszymy się 2-0 i patrzymy teraz na mecz kolejny, także tylko pozytywnie możemy patrzeć w przyszłość. Dziękuję. Dziękuję bardzo za podsumowanie i przechodzimy do pytań. Trener Rajkowicz próbuje być strasznym dyplomatą, bo bardzo uciekł od komentarza, żeby jakby bardzo, bardzo gościnnie się wywiera na temat Czarnych, ale musi pan przyznać, że Czarni zagrali naprawdę bardzo, ale to bardzo słabo. Honestly, I really think that's not, I don't know nobody from Słupsk, if you, nobody. I meet assistant coach first time in very town, very Spal, and I spoke just because I know what is mean when somebody is assistant coach and then get chance to be head coach. And just because that I was assistant coach 10 years in highest level like he probably, and on the end I didn't
take the chance in Serbia. He came here and I'm happy because of that. And I'm sure that he needs support only because of that and because I really respect the team. Not because we will play now and probably one time more during the season here. So I don't have nothing to tell more. No, naprawdę nie znam nikogo ze Słupska, więc to co powiedziałem wcześniej naprawdę tak uważam. Trenera poznałem wcześniej w Spale, wcześniej był asystentem trenera, obecnie jest pierwszym trenerem. Ja na taką szansę czekałem 10 lat. W Serbii się nie doczekałem, przyjechałem do Polski, tutaj dostałem, jestem drugi rok pierwszym trenerem. Z tego się bardzo cieszę i naprawdę chciałbym powtórzyć, że tutaj do Słupska prawdopodobnie przyjadę jeszcze tylko jeden raz, nie wiadomo, więc nie mam nic w stosunku do tego trenera albo zespołu, żeby tak mówić. Naprawdę ich bardzo mocno szanuję i uważam to, co powiedziałem wcześniej. Dziękujemy bardzo. Okay. Dziękuję. I know it was hard game from the beginning because it's always in the beginning of a season everybody is waiting for this first victory, you know, to play a little bit easier. And it's hard to win this game, especially when you are facing, you know, the opponents like we have in a first round and in a second round. So it's for sure hard. No, na pewno ciężko jest grać taki mecz, gdzie wszyscy oczekują zwycięstwa, bo to naprawdę nie jest łatwe. Tak jak u nas w tym wypadku mieliśmy w dwóch pierwszych rundach ciężkich przeciwników. Mieliśmy najpierw Stelmet, teraz Turów, to naprawdę ciężko, a cały mecz naprawdę był ciężki, no bo oczekiwania też są spore, więc nie było łatwo. That's it? Mateusz Kostrzewski. Na pewno zgadzam się ze słowami trenera. Nie chcę mówić nic na usprawiedliwienie. Na pewno źle zaczęliśmy mecz od kilku strat. Nie weszliśmy dobrze w ten mecz. Graliśmy pierwszy mecz u siebie. Na pewno chcieliśmy go wygrać. Staraliśmy się ze wszystkich sił. Coś nie poszło, na pewno będziemy w najbliższych dniach oglądać wideo i wyciągać wnioski i na pewno będziemy musieli się poprawić. Dziękuję. Dziękujemy i prosimy o pytania. Czego mieliśmy oczekiwać, jeżeli nie zwycięstwo po tym meczu? What we could expect if not the winning could expect before this game? What were we expecting? What we should? First thing is for us to step on a court for the every game and to fight in every square meter of the court. We try to do that, but you saw the game. We start from the 10 turnovers immediately. It means 10 turnovers, 10 box outs. They have 20 more chances to score the basket there, 20 more chances. This is our mistakes, for sure. We do that, and we will work on that. Not to follow those things on the other game. I think this is the most important thing. We are a new team. We are stepping on the court in every game to fight. In every game to fight. Jesteśmy nową drużyną i wychodzimy na parkiet po to, żeby walczyć o każdy metr boiska. Jak to wyglądało, sami Państwo widzieliście, ale na pewno się staraliśmy z całych sił, żeby wykonać to. A no, to dla nas jest najważniejsze. To jest młoda drużyna, która dopiero zaczyna i dla nas najważniejsze jest, żeby walczyć. No, przeciwnicy mieli 20 szans na dodatkowe punkty po naszych stratach albo po zbiórkach. Wyszliśmy na parkiet od razu, było 10 strat w pierwszej połowie, więc to najlepiej obrazuje, że 20 razy więcej mogli przeciwnicy 20 razy więcej mogliby zdobyć punkty, więc to jest bardzo ważne i ciężko się w taki sposób gra, no a dla nas najważniejsze jest naprawdę, żeby wyjść i walczyć w każdym meczu o każdy centymetr i o zwycięstwo. A czy pan po tych spotkaniach jest tak troszeczkę rozczarowany po całym zespołu? After these two meetings a little bit disappointed after how the team is playing? You know, I'm not a first year in a basketball and I know how to build a team. You can have a lot of money, yeah. You can have a lot of money. I hope that you see what is going on like in NBA. They have a lot of money, they have a star, but they don't win those rings there. They need 2 years to win this ring, yeah. It's not so easy.
It's not so easy. We are working on that. Naprawdę nie jest. We have a players we wanted to have what our budget led to have us. We have all those best players. And we are satisfied with that. We are satisfied with that. And they will show what they can do. Nie pierwszy rok jestem trenerem i wiem, jak zbudować drużynę. No na przykład w NBA są gwiazdy, są zespoły pobudowane, a pierścieni nie zdobywają mistrzostwa. Dopiero drużyny, które dwa lata grają ze sobą, na trzeci sezon zaczynają grać. Ja mam zawodników, jakich mam, których chciałem mieć za te pieniądze, które mogliśmy mieć. Mamy najlepszych zawodników i jestem zadowolony z tego, co mamy. No to też potrzeba czasu, ale no, za te pieniądze pokazują to i pokażą na pewno to, co będą mogli zrobić. Dziękuję. Jeżeli tłumaczymy porażkę w pierwszym meczu wieloma stratami, a potem w drugim meczu wychodzimy i na początku popełniamy stratę za stratą, to jakie są nas wyciąganie tych wniosków, o których mówił trener po pierwszym meczu? Mieliśmy nawet problemy z wyprowadzeniem piłki spod własnego kosza przy nawet niemocnym pressingu. Dwa razy z rzędu. We're saying that we have to find a way not to make so many turnovers, and we are stepping up the second game, and we are making 10 turnovers, and even we have a problem to play the ball with the small pressure. And what you can say about that? What are you thinking? That the team is not making a progress, or this what you are thinking is wrongly? I don't think that we make turnovers under some kind of great pressure or something like that. It wasn't like that. We just wanted to. We have for the offense we have two ways, and we just choosing not that way. What we must to choose. This was all the problem. And we were making turnovers like a kids there, like a kids. It was not a pressure, something of that, of like an opponent or something like that. No. Like a kid, there. We have a ball and we give a ball to the other colors, and that's all. No, straty po prostu popełniamy jak dzieci. W koszykówce są, my mamy tak zagrywki, że zawodnik może zrobić dwie rzeczy. I w tym meczu wybierali tą złą decyzję zamiast tej dobrej. No. To są straty po prostu dziecinne. No. I to nie przy dużym pressingu. No. No, co tu więcej powiedzieć? No, tak to wyglądało. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli będą chcieli Państwo jeszcze porozmawiać z trenerem, z Mateuszem, to zapraszamy do bezpośredniej rozmowy.